Pani Marszałek, Wysoka Izbo. 4 sierpnia tego roku odbył się 11 już Jasielski Marsz Wolności. Marsz ten poświęcony jest akcji Pensjonat, która to akcja odbyła się 80 lat temu w Jaśle i była jedną z najsłynniejszych akcji uwolnienia więźniów w okresie niemieckiej okupacji. Uwolnienie więźniów odbyło się nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 roku, a atak przeprowadziła grupa Kedywu pod okręgu Armii Krajowej Rzeszów w składzie. Podporucznik Zenon Sobota, pseudonim Korczak, jako dowodzący. Podporucznik Zbigniew Cerkowniak, pseudonim Boruta. Kapral podchorąży Stanisław Kostka-Dąbrowa. Plutonowy podchorąży Zbigniew Zawiła-Żbik. Podharcmistrz Stanisław Magura-Paw i plutonowy Józef Okwieka, pseudonim Trójka, strażnik więzienny. Akcja przygotowana była w Domu Państwa Florentyny i Ludwika Madajewskich, którzy za to z całą rodziną przepłacili życiem. Szturm na więzienie rozpoczął się godzinę przed północą. Okwieka, kończąc służbę, poprosił o wypuszczenie go na zewnątrz. Do działania ruszyli wtedy oczekujący w zaroślach Korczak, Boruta, Dąbrowa i Żbik. Po skrępowaniu strażnika wdarli się do dyżurki kancelarii więzienia i przejęli klucze do celi magazynów. Po rozbrojeniu i odizolowaniu pozostałych strażników wyprowadzili 66 więźniów politycznych, których zaopatrzyli w koc, gotówkę i chleb, a umożliwili wyjście 120 innym. Wyprowadzili oswobodzonych za miasto do Żółkowa i tam podzielili na dwie grupy. O tej akcji mówiły alianckie radiostacje całego świata i pisała niemal cała tajna prasa. Uwolnienie więźniów zainteresowała się też generalny gubernator Hans Frank, czego następstwem była zmiana na posterunku szefa Gestapo i naczelnika więzienia w Jaśle. Pamięć o wydarzeniach w Jaśle trwa. Pośród uczestników marszu był Jan Stachyrek, którego matka została w tej akcji uwolniona. Akcja ta jednym dała wolność, a innym nadzieję. I Jasło o tym pamięta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł za te oświadczenia.